witać już wszystkich gości, którzy Państwa odwiedzają, a przez tę pannę czujcie nasze wielkie ciepło. Pani Lucynko, tu są dla Pani kwiaty. Aleluja, tak. I to jest taka wielka wdzięczność z naszej strony. Dziękujemy bardzo. No tak, Dani, jeszcze trzeba... Spytaj go, czy widziałby taki pomysł, że... A prezesa Małopolskiej Spółdzielni Handlowej proszę o wręczenie kosza, który słodyczy, który ufundował dla dzieci. Bardzo proszę, panie prezesie. Bardzo ładny kosz, proszę. Ufundowany dla dzieci. Ogolansy. Tak. Bardzo proszę. 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 Już był marszałek. Proszę bardzo. Panie prezesie, pamięta pan tą dziewczynkę malutką? Tak. A tu jaki malutki chłopczyk pojechał? No zaraz. No wiem, że nie pan, nie są oczywiście. Podobne, nie też takie ładne, jakie sprytne, panie profesorze. Proszę do zdjęcia. Proszę.
Dziękujemy bardzo. Dziękujemy dzieciom z Węgrówki. Teraz dzieci... Dobry, jesteśmy na corocznej wspaniałej imprezie. Stół wielkanocny, Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Andrychowie z nieocenioną panią Czesławą, do której też przejdziemy. Do państwa mówi burmistrz Andrychowa Tomasz Żak. Panie burmistrzu, jak to się stało, że taka impreza co roku coraz więcej gości z innych województw? No ja nie mówię o sobie, bo ja tu przyjeżdżam już regularnie któryś rok z rzędu. Szczególnie dzieci. Po rejestracjach widzę, że dużo jest gości ze Śląska. Odbywają się konkursy. Co pan powie na ten temat? Czemu służy tego typu impreza dla lokalnej społeczności? Chciałem dodać, że Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Andrychowie jest zeszłorocznym laureatem, czyli najlepszym stowarzyszeniem gospodyń wiejskich w Polsce. W całej Polsce. W całej Polsce. I to one właśnie propagują i kultywują tą tradycję, która dzięki tylko takim osobom jest możliwość zobaczenia, co dawniej nasi przodkowie przygotowywali, jedli, jak wyglądała Wielkanoc, jak wyglądały święta Bożego Narodzenia, bo takie imprezy również są w grudniu zawsze organizowane. Jest to już 16 nasze spotkanie z tradycją. Mówię tutaj o 16 latach, bo to jest, spotykamy się częściej, ale ono przyciąga tak naprawdę w tej chwili bardzo dużą rzeszę miłośników tradycji i osób chętnych, którzy wspierają stowarzyszenie, którzy są ciekawi tego, co stowarzyszenie robi, a coraz więcej kół gospodyń wiejskich do tego stowarzyszenia spoza gminy Andrychów, bo to nie jest tylko gmina Andrychów, ale to są inne również gminy, przystępuje, działa wspólnie i możemy się tutaj spotykać z tak szacownymi gośćmi. Panie burmistrzu, właśnie przed chwilą dowiedziałem się, że już przygotowujecie się do tej wspaniałej, wielkiej rocznicy. W przyszłym roku będzie 250-lecie, tak? W tym roku już będzie 250-lecie, bo już zaczniemy, ale uroczystości będą między 2017 a 2018. W związku z tym taką klamrą zamkniemy te uroczystości od maja do maja 2018 roku. Rozmawialiśmy też na temat pana planów, które mam nadzieję, że się ziszczą w przyszłości przy pomocy, trzeba pokonać ten pewien opór urzędników Ministerstwa Kultury. Przecież była wspaniała możliwość zaproszenia tutaj pana ministra Glińskiego, który no niestety pojechał do właśnie Centrum Muzyki Europejskiej. Tam pokazał się u pana profesora Pendereckiego. Ale przecież są plany, żeby stworzyć filię szkoły muzycznej z Wadowic właśnie w Andrychowie. Czy takie plany mieliśmy? Próbowaliśmy do nich wrócić. Próbowaliśmy kilkakrotnie rozmawiać w ministerstwie. Niestety będziemy musieli znaleźć inny sposób na znalezienie sposobu, żeby taką filię czy zamiejscową szkołę tutaj stworzyć. W Andrychowie jest bardzo dużo zdolnej młodzieży, uzdolnionej muzycznie, która chodzi do szkół, jeździ. Wiem, zespół Andrychów przecież. W wielu szkołach. Tak? Jest tutaj nieoceniona pani Czesława. Przed chwilą ją widzieliśmy. I to właśnie ona nie słyszy. To teraz można ją pochwalić. Bo ja widziałem, co tu się działo. Dzięki... Żeby to mogło być zrealizowane, to musi być lider. A tym liderem jest właśnie pani Czesława Wojewodzic, która to wszystko wspina. To trzeba jej powiedzieć. Wątrzy. Podejdziemy do niej na i moment. I będziemy wspierać ją, jak tylko będzie wokół. Pani Czesława. No więc mnie się wydaje, bo jest... Przepraszam bardzo pana, bardzo przepraszam. Ale muszę
uroczystości spotkaliśmy właśnie znamienitych gości z Urzędu Wojewódzkiego w królewskim mieście Krakowie. I moje pytanie jest takie, pan jest po raz pierwszy, jakie wrażenie, czy wydaje się panu słusznie, że na tego typu uroczystości przyjeżdża coraz więcej gości z odległych miejscowości, ze Śląska, z Krakowa i tak dalej? A poza tym, czy zauważył pan dużo młodzieży? Czy to pana cieszy? Pierwsze to właśnie bardzo cieszy, że takie imprezy się odbywają, że mają tak szeroki zakres oddziaływania, że mieszkańcy gmin, powiatów małopolskich właśnie tutaj prezentują bogactwo swojego dorobku i dziedzictwa, bo tak to można nazwać, te tradycje, które tutaj widzimy, zwłaszcza te tradycje kulinarne na stołach, które można obserwować, to taki bardzo piękny element naszej tradycji związany ze świętami wielkanocnymi akurat w tym aspekcie, bo jesteśmy w tym momencie przed świętami wielkanocnymi. Cieszy również to, że obecnie są tu ludzie młodzi, czyli te tradycje są przekazywane z pokolenia na pokolenie. Czy będą mogli liczyć mieszkańcy, burmistrz, pan Tomasz Żak, na pomoc i poparcie w ich inicjatywach stworzenia filii szkoły muzycznej z Wadowic właśnie w Andrychowie? Przecież to jest rejon, gdzie muzyka ludowa od wieków jest kultywowana. To są całe rodziny, które grają. Nie umiem się odnieść do pytania, które pan zadał, bo nie znam tematu, nie znam sprawy. No czy jest taka inicjatywa, taki pomysł? Jeśli jest inicjatywa, no to trzeba sięgnąć do dokumentu, trzeba sięgnąć do tego, co do tej pory się wydarzyło, zobaczyć, jak to wygląda, ocenić, czy można, jeśli tak, to podjąć starania. Oczywiście, jeśli jest taka potrzeba pomocy, spotkania się i rozmowy na ten temat, zawsze to deklaruję, że jestem do tego gotowy i tak jest w tym przypadku, ale nie umiem się do tego odnieść merytorycznie, bo nie znam tematu. Dziękuję bardzo. Jakby pan dwoma zdaniami określił to, co pan tutaj widzi? Ten entuzjazm, te kolory. Przecież to są święta. Ci ludzie chcą się pokazać. Piękno, kolory, zachwyca tradycja, która jest kultywowana, przekazywana. Jąkie szoki!
Thank you.